Cześć, Sierra bardzo serdecznie. Dzisiaj jak dla nas bardzo pracowity dzień, ponieważ przez cały czas wysyłka sztaby, a więc ten ostatni moment, ale bardzo, bardzo jesteśmy na czasie. Czyli nie mamy zaległości, a to nas bardzo cieszy, wszystko online, ale jeszcze 100 sztabów ma nas odwiedzić do yy, soboty, więc spodziewamy się mnóstwo gości. Ale na tym także polega klimat Wielkiej Orkiestry Środowiska Pomocy tu w samym centrum w Warszawie. Przez cały czas coś przyjeżdżać. Wczoraj też byliśmy otwarci, jutro normalny dzień pracy, w związku z tym wielkie ukłony dla tych, którzy organizują. Finały, którzy mają chęć, mają czas, mają tyle energii aby zebrać wokół siebie ludzi i żeby zorganizować imprezy. Wszystko wskazuje na to, przynajmniej jak się wsłuchujemy w prognozę pogody, że zacznie pruszyć. Zacznie delikatnie pruszyć i być może pod koniec dnia tego śniegu nawet troszeczkę będziemy mieli w całej Polsce. Tak mówią prognozy pogody, ja przypominam sobie taki finał, że kiedy wszedłem do studia, ledwo padało. Kiedy wychodziliśmy ze studia, śniegu było już bardzo, bardzo dużo. Nie strasza nam żadna pogoda. Pamiętam, że pierwszy finał to było minus 17 stopni. To, co teraz przeżywają ludzie za oceanem, to my wtedy zaprosiliśmy ludzi pierwszy raz i od razu było hardkorowo. Były także takie finały, że w przepięknym deszczu deszczu śniegu, tak bym powiedział. spotkaliśmy się na koncertach pod płacem kultury i to było bardzo piękne pod kamerę, dosyć trudne dla tych, którzy stali pod sceną i byli tam przez wiele godzin, ale to także te hardkorowe wydarzenia podkreślają jeszcze bardziej no taką absolutną treść naszego finału, jego wyróżnialność. Bardzo dziękujemy. 120 tysięcy wolontariuszy, ale wydrukowanych puszek 160 tysięcy, żeby było więcej. Jak wam się zapełnią, to także sztaby mają ich troszeczkę więcej, żeby móc służyć pomocą. Wszyscy w blokach startowych, a więc koncerty, a więc sceny, ta scena się zaczyna budować pod Pałacem Kultury. Ja we środę w swojej audycji trójkowej jeszcze raz przypomnę wam wszystkie zespoły, które będą grały na, pod Pałacem Kultury. Kultury zaczynam godzinie 13.30. Będę osobiście odpalę bieg. Czyli 5 tysięcy osób sprzedaliśmy, bo w tym roku sprzedaliśmy po 20 zł od osoby pakiet startowy, ale dzięki temu już wiemy, że możemy kupić 10 najnowocześniejszych pomp insulinowych, które się rozjadą do, do trzech ośrodków w całej Polsce i będą dla kobiet, które planują ciąże, które są w ciąży i są chore na cukrzycę, albo więc mają w ogóle kłopoty z cukrzycą, dla nich te, te pompy w naszym programie będą przeznaczone. Taka pompa kosztuje około 20 tysięcy złotych, ale mamy specjalne ceny i dlatego co do grosza, wszystkie pieniądze wydamy na pompy. Już w kasie mamy ponad 80 tysięcy złotych. Dziękuję tym wszystkim, którzy wpłacili, a nawet płacają więcej. 5000 osób odpalamy tym samym orkiestra antyradia band będzie rozpoczynał koncert pod Pałacem Kultury, a kończy go zespół Piersi. A jest warto zostać do prawie 22, żeby pobawić się w fantastycznej muzie. Mam nadzieję, że takie przedłużenie Sylwestra, bo o to w tym wszystkim chodzi. O godzinie 20 światełko do nieba i to nie tylko o Warszawie, ale w całej Polsce. Małe, duże, większe, bardzo duże i myślę, że ten nasz pokaz e, na tle Pałacu Kultury to będzie to clue. 4,5 minuty bitego, bitego ognia sztucznego, ale to właśnie jest Światełko do nieba, pokazanie dobrym aniołom, że bawimy się, że jesteśmy, że wszyscy Polacy, organizując Wielką Orkiestrę świątecznej Pomocy, pokazujemy jak są razem. Jak wszystko można zorganizować. Dzisiaj muzycznie Wonky One, no nie ma lepszego, nie, nie ma lepszej muzy do pląsania jeszcze w karnawale. Świetne dwa koncerty na przystanku Ustok, z czego jeden zaowocował fantastyczną płytą DVD, CD razem. Allegro, moi drodzy, na Allegro buzuje tak, że szkoda mówić. Chyba jak już mówię, to chyba pół miliona żeśmy Przekroczyli, podejrzewam, że się oglądali dzisiejszego bloga, to na pewno pół miliona w ponad 8439, ale to już można powiedzieć, prawie 8,5 tysiącach Aukcja, Każdy z Was może coś rzucić na aukcję. Ja bardzo polecam mycie naczyń. Nie spodziewałem się, że ze złotówki symboliczne, bo wszystko się u nas zaczyna od złotówki, już jest ponad 3000 złotych, a więc myję. Ja i Jurek Ośak. Obok mnie jest Jarosław Królikowski, aktor bardzo znany. Marcin Meller, czyli dziennikarz telewizyjny. Yy, także piśmienny, a także Draku zespołu Hunter. We czwórkę wpadamy, myjemy. Przeczytajcie dokładnie, na czym polega ta licytacja, yy, ponieważ nie myjemy yy, naczyń w dużych restauracjach czy w zakładach gastronomicznych. Myjemy tylko w mieszkaniu. Może być mieszkanko malutkie, może być mieszkanie bardzo duże. Teraz mieszkania są jak restauracje momen momentami. Możemy czekać na koniec świata to tylko od Was zależy, ale koszty sprowadzenia naszej ekipy leżą po Waszej stronie. Za to myjemy wszystkie naczynia, jakie nam Zgromadzicie tego dnia, tego wieczoru, podejrzewam, ale pamiętajcie, że nikt się nie wtrąca z was do muzy, którą słuchamy na zmywaku. To jest nasza sprawa. Może nawet być bardzo głośna. Lepiej nawet wyjść na jakiś czas, zostawić nas samych, a my umyjemy, poukładamy, wszystko będzie błyszczało, że hej, to jedna z wielu aukcji, z tych ponad 8,5 tysiąca aukcji, ale także Wy możecie na te aukcje wrzucać różne rzeczy, bardzo, bardzo polecam, także dziękuję wszystkim z A Przypinki, 253 osoby, będziemy o A mówili w czasie finału, chcemy migiem pokazać chociaż część zdjęć, bo zdjęcia są przeurocze, fantastyczne, jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wchodzą na aprzypinka.pl, piszą trzy proste słowa, nie mam focha nie kombinujemy nic więcej, nie spodziewamy się, że ten blog będzie rozkręcał do lotów na księżyc. Nie, tylko te trzy słowa, zostawienie śladu przez Was, że nie macie focha, a to później się kręci i nakręca innych ludzi, żeby w kraju, który jest bardzo faszasty, bardzo faszasty, byśmy tego focha eksportować. Cokolwiek, żeby się go pozbyć, ale że piszemy nie mam focha. Dzisiaj także na owsiak.net.pl muzycznie James This Raining Days. To jest kapela, która przyjechała do nas z Londynu, ale poznaliśmy ją w Los Angeles na Music Expo, kiedy słuchaliśmy różnych zespołów. Zaprosiliśmy ich na przystanek Woodstock. Zespół, który gra pierwszy raz, nieznany publiczności, dokonuje ogromnej sztuki. Publiczność ich wysłuchała, ale my mamy okazję ich słuchać później z nagrań. Ja te nagrania puszczam w, środ w środowych audycjach, się kręci i naprawdę jest to dobra muza. Naprawdę jest to bardzo dobra muzyka. Moim zdaniem, zespół ma przed sobą ogromną przyszłość wystąpią na finale, wystąpią w studiu telewizyjnym, wystąpią na, e, pod płacem kultury i myślę, że będą mieli co opowiadać, jak wrócą do Londynu. Moi drodzy, złote serduszka, już mamy złote, piękne serduszka, spójrzcie, one są tak śliczne, one są pięknie wykonane przez Menicę Polską, e, która od lat robi najwyższej jakości małe... Cudeńko jubilerskie, waży to ponad 4,5 grama, mamy 100 sztuk, zawsze numer 13 dostaje u nas w fundacji. Między innymi numer 22 będzie licytowany przez Polskie Radio, a numer, już nie pytam który, ale który z numerów także przez Antyradio. To są dwa, dwie rozłożenia radiowe, które nas bardzo wspierają podczas finału. Także kilka sztabów w Polsce, dosłownie kilka, będzie licytowało te złote serduszka, a my w studiu telewizyjnym będziemy prowadzili licytację. Przez cały dzień, od rana aż do późnych godzin wieczornych, a już pod koniec transmisji, finałowa licytacja. Liczę na gorącą licytację, liczę na emocje, liczę na to, że głosu nie zedrę, bo właśnie wtedy najbardziej zieram głos. Oprócz tego 100 złotych kart telefonicznych, myślę, że w najbliższych blogach będziemy wam, mogli Wam pokazać także, że te karty telefon, telefoniczne osiągają nieprawdopodobne ceny, ale na tym polega udział wielkiej orkiestry, także ludzi, ludzi, którzy prowadzą biznesy, to dzielenie się pieniędzmi, które mamy to jest właśnie niesamowite efekty. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Moi drodzy, we środę, szybko już Wam zapowiadam, 8 stycznia i 9 stycznia następnego dnia nasz film, który nakręciliśmy rok temu dla Kanału Plus, jest to film, który jest poświęcony orkiestrze. Bardzo wielu gości wystąpiło w tym filmie. Wspominamy, opowiadamy bardzo wzruszające momenty. 8 stycznia pierwsza część tego filmu, 9 stycznia druga część tego filmu. Trzeba go spokojnie obejrzeć. Ma swoje niesamowite te momenty, ale to jest cała historia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli dzieje się bardzo dużo. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście razem z nami. Jutro oczywiście też jesteśmy. My przygotowujemy się już do audycji środowej, tej ostatniej, która będzie tuż przed finałem i 12 stycznia, tak jak już powiedzieliśmy, godzina 8.45. Drugi program Telewizji Polskiej. Odpalamy, ruszamy i tak do godziny za 2.12, według rozkładu jazdy, za 2 godzina 24. Kończymy transmisję z 12 finału, a my zróbmy wszystko, zróbmy wszystko, aby paru kolesi, którzy gdzieś tam z tym fochem wyjeżdżają, no żeby się schowali do kąta ze wstydu, że takie rzeczy i bzdury piszą na nasz temat, nasz, czyli wasz i mój. W związku z tym 12 stycznia już, jest, już odbijemy, odstrzelimy początek finału, a później już mi się, że pójdzie rewelacyjnie. Pozdrowienia z okazji poniedziałku dla nas pracującego, a jutro normalnego wtorkowego dnia, także się przywitamy. Cześć, siema!